Cześć, ja nazywam się Kamaryciak i dzisiaj będziemy mieli szansę porozmawiać z niektórymi zawodnikami, którzy biorą udział w akcji Biegam Dobrze. Będziemy sprawdzać, jak idzie zbieranie tych wszystkich środków na cele dobroczynne. Będziemy dzwonić z radia i będziemy z nimi rozmawiać. A przypominam, że od 2015 roku, czyli przez 9 lat, udało się zebrać prawie 10 milionów złotych. Przypomnę Wam, że biegając w imprezach Fundacji Maraton Warszawski, na przykład podczas zbliżającego się marcowego biegu 18 Nationale Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego albo podczas New Balance biegu na piątkę, możecie czynić dobro. Wybierając ścieżkę charytatywną podczas zapisów, możecie wybrać jedną z 11 fundacji, którą zamierzacie wesprzeć. Zakładacie wirtualną skarbonkę, następnie kiedy uda Wam się uzbierać kwotę minimalną, to od fundacji w prezencie dostajecie pakiet startowy. A w dodatku wszystkie pieniądze, które zbierzecie w ramach swojej zbiórki, zostaną przekazane wybranej przez Was fundacji. No to sprawdźmy w takim razie u źródła, jak idą zbiórki. Na stronie Biegam Dobrze możecie przejrzeć wszystkie zbiórki, które są zorganizowane w ramach akcji Biegam Dobrze. W tym momencie mamy 836 uczestników, a zbiórka, która na ten moment ma najlepsze wyniki, należy do Michała. I do niego właśnie teraz zadzwonimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadzwoniłam do Ciebie, ponieważ na ten moment jesteś absolutnie number one, jeżeli chodzi o zbiórkę w ramach akcji Biegam Dobrze. Słuchaj, jak to się robi? Cześć, dzień dobry. Jak to się robi? Trzeba mieć grono fantastycznych osób wokół siebie, fantastycznych przyjaciół, znajomych. Trzeba do nich napisać, a potem przesłać im link, który jest na platformie, gdzie się rejestrujesz. No i prosić ich, tak? Nie przestawać. No i jakby udało się, ale mam nadzieję, że dzisiaj jestem numerem jeden, ale za kilka tygodni będę ostatni. No bo o to w tym wszystkim chodzi, więc chciałbym, żeby wszyscy inni mnie przebili. Specjalnie sobie nie ustawiłem tego celu przy zbiórce, bo pomaganie nie powinno mieć granic. Dlatego tego celu nie wyznaczyłem. Ale to pięknie powiedziałeś. Normalnie serduszko dla ciebie. Dzięki bardzo. Dzięki, Michał. Pozwólcie, że Wam przedstawię. To jest Marta Pokutycka-Mondrala, dyrektorka komunikacji i PR-u Nationale Nederlanden, rzeczniczka prasowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Nationale Nederlanden już po raz kolejny sponsorem tytularnym półmaratonu warszawskiego. No i przygotowaliście naprawdę nie lada niespodziankę dla tych osób, które biegają dobrze. Co to jest za niespodziankę? Oczywiście, że będzie duża niespodzianka, ponieważ bardzo cieszy nas to, że maraton to nie tylko impreza biegowa, sportowa, ale też impreza społeczna, gdzie tak wiele osób angażuje się w to, żeby pobiec w słusznej sprawie i zebrać fundusze dla wybranych organizacji pozarządowych, które wspierają. I my chcemy pomóc tym biegaczom z półmaratonu, którzy zbiorą największe fundusze dla swoich wybranych fundacji i my je dodatkowo dofinansujemy kwotami 5, 10 i 15 tysięcy złotych. Także będzie to spora suma dofinansowania najwyższych zbiórek biegaczy, wolontariuszy, społeczników, którzy łączą pasję biegania z pasją pomagania. No to bym powiedziała, że to jest piękny taki dodatkowy motywator, żeby faktycznie te zbiórki leciały na jak najwyższe poziomy. Oczywiście, że tak. No, myślimy, że to dodatkowe dofinansowanie jeszcze bardziej zmotywuje biegaczy, żeby jeszcze bardziej zachęcali swoje społeczności, swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, żeby wpłacali do tej wirtualnej skarbonki akcji Biegam Dobrze. No a my te trzy największe zbiórki z wielką przyjemnością, z wielkim zaangażowaniem i z wielkim sercem dofinansujemy. Marta, czy to już jest ten moment, kiedy biegasz razem z nami? Biegam razem z Wami i też biegam w akcji Biegam Dobrze. Także też mam swoją wirtualną skarbonkę, zbiórkę, zbieram fundusze, biegnę dla Spartan. Także słowo się rzekło, przygotowuję się i rzeczywiście mam wielką przyjemność, że w tym roku te moje kilometry też będą w słusznej sprawie. Cudownie, bardzo się cieszę, że jesteś idealnym przykładem na to, że ta akcja łączy naprawdę bardzo, bardzo wiele osób i kto wie, może właśnie jak w tym filmie Podaj Dalej, dzięki Waszej działalności będzie jeszcze więcej dobra i następne osoby będą się zarażały tą akcją. Dziękuję Ci, Marta, bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. I trzymam kciuki za wszystkich biegaczy i szczególnie za tych, którzy biegną w akcji Biegam Dobrze. Trzymajcie się. No to dzwonimy dalej, tym razem do zawodniczki, która niby biegnie z pomarańczowym numerem, ale mam wrażenie, że serce ma bardzo różowe. Podczas wrześniowego maratonu totalnie swoim przebraniem wszystkich zmiotła z planszy. Poznajcie Kasię.
Cześć, witajcie. Kasiu, właśnie się śmieję, że niby numer pomarańczowy, ale serce różowe. Powiedz wszystkim, którzy nie byli z jakiegoś powodu i nie widzieli, za kogo byłaś przebrana. Tak, w zeszłym roku brałam udział w maratonie warszawskim 45 i byłam przebrana za lalkę Barbie. Pojawiłam się na starcie w takim ogromnym różowym kartonie. Przebiegłam z nim zresztą 10 kilometrów, zdjęłam go na 10 kilometrze. Słuchaj, bo mi się wydaje, że musiało być ci no trochę niewygodnie jednak w tym. Było, wiecie, powietrze jeszcze, które gdzieś tam, wiatr wiejący w ten karton powodował, że gdzieś ta aerodynamika mnie mocno spowalniała. Plus to też było dla mnie dosyć bolesnym doświadczeniem. Następnego dnia po maratonie wcale nie bolały mnie nogi, tylko ręce od podtrzymywania tego wielkiego pudła. więc nogi to przy tym był, słuchajcie, pikuś, ręce bardziej czułam następnego dnia. No dobrze, to teraz muszę zadać to pytanie. Czy żałujesz? Nie, absolutnie. Absolutnie nie żałuję. Uważam, że to była świetna decyzja. Dlatego też w tym roku podejmuję kolejne wyzwanie jakby związane z przebieraniem i w ogóle udziałem w inicjatywach sportowych. Zresztą myślę, że będę to kontynuowała. Byłam z siebie szalenie dumna i to nie tylko chodzi o ten medal, który mam zresztą przy sobie i który jest dla mnie ogromną wartością dzisiaj, ale przede wszystkim takie poczucie, że zrobiłam coś fajnego, coś dobrego. Ale to jest chyba też tak, że ty na trasie dostawałaś bardzo duże wsparcie od ludzi, ponieważ twój strój naprawdę był wyjątkowy. Kibice w ogóle zawsze, słuchajcie, to jest taki element biegów, ja nie biegam długo, ale to jest taki element biegów, który bardzo, ale to bardzo pomaga w tych kryzysowych momentach. Przed maratonem żeśmy na mapce tam sobie zaznaczali, który moment będzie dla nas najtrudniejszy, więc dla mnie ten 30 km był taką absolutnie barierą psychiczną i później, kiedy z niego zeszłam, zaczęła się cała fala znowu po prostu stref kibica, które tak po prostu podnosiły na duchu i po prostu kibice, ludzie, którzy stoją, kibicują, krzyczą, że jesteśmy super, że w nas wierzą, to jest, słuchajcie, to jest taka siła, która daje takiego kopa, to jest 100 razy lepszy sposób na dorzucenie sobie energii niż zjadanie po prostu 5 tubek żelu energetycznego. Dla mnie to był po prostu ogromny fan. I tak też podchodzę do tego biegu i pewnie do wszystkich innych, które będą dawały gdzieś tam przestrzeń na to, żeby się po prostu przebrać i zrobić coś fajnego przy okazji. Dla mnie to jest przede wszystkim zabawa. Ma być kolorowo, ma być fajnie, ma być śmiesznie, wesoło. O to wydaje mi się w tym wszystkim chodzi. Czy to jest tak, że właśnie akcja Biegam Dobrze pozwala ci te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą mówiłaś, i o tym fani, i o tych pieniądzach, i o tym bieganiu ze sobą scalić? Wiecie, firma w ogóle, w której pracuję, my bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w inicjatywy sportowe, ale też charytatywne. Mamy dużo wolontariatu, więc dla mnie to była w ogóle idealna kombinacja jakby pogodzenia tych dwóch rzeczy ze sobą. To, co jest, myślę, bardzo takie wyjątkowe w tym wszystkim, to to, że kiedy już jesteś na mecie, dostajesz ten medal na szyję, to jest taki namacalny dowód na to, że zrobiłeś coś fajnego, nikt ci tego nie odbierze i zrobiłeś to jakby własnym wysiłkiem, a tak naprawdę, to poza tym wysiłkiem, jeżeli obrałeś sobie ten cel, żeby tego dokonać, to ta dodatkowa pomoc jest tak trochę przy okazji, nie kosztuje cię to absolutnie nic więcej, a daje ci jeszcze, myślę, dużo endorfin i takiej ogromnej satysfakcji z tego, że ukończyłeś dany bieg. No to Kasiu, jak byś innych zachęciła do tego, żeby wzięli udział w akcji Biegam Dobrze? Myślę, że takim dużą zachętą może być to, że się w ogóle tam spotkamy wszyscy razem. Słuchajcie, atmosfera w ogóle tych wszystkich wydarzeń jest niesamowita. To nie jest tak, że my kończymy ten bieg i po prostu jest zadanie zrobione i zamykamy. To w nas po prostu żyje i nas bardzo, ale to bardzo motywuje do kolejnych dobrych rzeczy. Tak, tak bym chyba to podsumowała. Fantastycznie, Kasiu. Dziękuję ci pięknie. Są osoby, które po raz pierwszy dołączają do akcji Biegam Dobrze, ale są również rekordziści. Poznajcie Asię. Mam teraz przyjemność rozmawiać z jedną chyba z rekordzistek. Asia, który raz już dołączyłaś do akcji Biegam Dobrze? Tak szczerze mówiąc, to ja nie liczę, ale pewnie jest 16 albo 17, ale rzeczywiście to już jest ładnych kilka lat. No dobrze, a pamiętasz ten swój pierwszy raz? Co ciebie zmotywowało, żeby w ogóle dołączyć do tego całego programu? Pomysł był absolutnie fantastyczny, ponieważ ja sama pracuję w organizacji pozarządowej, zresztą dla której biegam, czyli dla Fundacji Synapsis, i jak tylko się pojawiła taka okazja, że można poza bieganiem zrobić coś więcej, coś co ma sens, co przynosi realną, może przynieść realną zmianę dla osób w spektrum autyzmu w moim przypadku, ale też dla organizacji może ją wspomóc, no to było w ogóle bez wahania. Czyli tak zwane dwa w jednym. Zdecydowanie tak, dwa w jednym, tak.
No dobrze, ale pobiegłaś pierwszy raz, udało ci się pierwszy raz wesprzeć Fundację Synapsis. A dlaczego się decydowałaś później co roku nadal to robić? 16 razy, jak sama powiedziałaś. Dlatego, bo to jest naprawdę fajna akcja, uwielbiam to robić. Nie jest to dla mnie proste, ponieważ ja nie mam kont w mediach społecznościowych, w związku z tym to poszukiwanie tych funduszy, proszenie różnych znajomych czy rodziny, zdobywanie ich, no nie jest takie proste, pewnie jak dla osób, które mają te konta, ale co roku się udaje. Co więcej, raz mi się udało być najlepszą zbieraczką dla Fundacji Synapsis i to jest właśnie... Ta statuetka, którą mam tutaj, tak, i którą mogę się pochwalić, to się udało, więc naprawdę to jest ogromna frajda, a poza tym prawda jest taka, że po tych akcjach, o których my też piszemy na naszych mediach społecznościowych, fundacyjnych, bardzo dużo samych osób w spektrum autyzmu, ich rodziców, bliskich, mówi nam, jakie to jest dla nich ważne, że w ogóle taka akcja jest, że coś się dzieje, że ktoś o nich myśli, ktoś o nich mówi, przychodzą kibicować, więc zresztą biegają również same osoby w spektrum autyzmu, biegają ich bliscy, zbierając pieniądze, więc ja myślę sobie, że to naprawdę jest akcja, która ma ogromny taki power w sobie i która po prostu zmienia rzeczywistość. Trochę też jest tak, że Fundacja Maraton Warszawski zadbała o to, żeby ci biegacze poprzez ten wysiłek dostali cokolwiek takiego dodatkowego, aczkolwiek tak jak powiedziałam, nie po to się biega charytatywnie, żeby akurat z tego korzystać, ale jeżeli to jest to rzeczywiście bardzo sympatyczne. Asia, jako mama dziecka w spektrum autyzmu, bardzo ci dziękuję za to, że dołączyłaś i wspierasz Fundację Synapsis, bo to jest bardzo ważne, a z doświadczenia wiem, że każda złotówka przekłada się realnie na terapię dla dziecka i to jest duże wsparcie w dzisiejszych czasach. Natomiast aż się wzruszyłam. Kochana, dziękuję ci za to naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Cieszę się, że Fundacja Maraton Warszawski sprawia, że czujecie się choćby odrobinę jak VIP-y, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję wam bardzo. Tak, to zdecydowanie. Ja w ogóle bardzo dziękuję za te słowa, bo ja pracuję z osobami spektrum autyzmu ponad 30 lat. Wiem, jak to się zmieniało przez te lata, bo sytuacja jest inna niż była, ale te potrzeby są naprawdę ogromne. Ja mam nadzieję, że my jesteśmy w stanie zachęcić ludzi, żeby biegali charytatywnie, bo myślę, że jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to nie czuje tego poweru, tego, co to naprawdę daje. A po drugie, to wierzcie mi, to jest naprawdę realna pomoc, my naprawdę realnie dzięki tym zbiórkom jesteśmy w stanie robić różne rzeczy i myślę, że mówię to w imieniu wszystkich organizacji, a nie tylko akurat Fundacji Synapsis, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich biegaczy i pozdrawiam Fundację Maraton Warszawski. Asiu, dziękujemy ci. Jesteś wielka, wspaniała i mam nadzieję, że zarazisz wszystkich właśnie tym swoim pozytywnym duchem. Dziękuję ci pięknie. Pamiętajcie o tym, że wszystkich zawodników, którzy biegną w ramach akcji Biegam Dobrze, poznacie po pomarańczowych numerach startowych. I taki numer, pomarańczowy numer startowy po raz pierwszy będzie miał na sobie Kamil. Mam teraz wielką przyjemność przedstawić wam Kamila. Dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry. Kamil, ty jeszcze nie masz uzbieranej tej minimalnej kwoty, ale widzę, że jesteś bardzo mocno zmotywowany, żeby się udało. Tak, tak, działam mocno w temacie, nawet ostatnio wrzuciłem linka na Facebooka wśród moich znajomych, żeby coś tam zbierali, nawet nie sprawdzałem jeszcze jaki jest rezultat, ale myślę, że będę ich trochę bardziej jeszcze nękał, w cudzysłowie, żeby ich zmotywować, więc jakby gdzieś tam, no jak się wrzuca publicznie, to też niekoniecznie to ten przekaz jest skuteczny, ale gdzieś tam, tak jak się widuje na imprezach ze znajomymi, no to też wspominam o tym i wtedy jest większa motywacja i zawsze ktoś tam stwierdzi, dobra, daj mi tego linka, to ja tam przysłowiowego piątaka wyślę, więc jakby no teraz weekend, dzisiaj się widzę z znajomymi, w sobotę się widzę, więc jakby mam nadzieję, że coś tam ruszy dalej, więc będę ich cisnął po prostu. Proszę bardzo, może się okazać, że imprezowe życie zdecydowanie pomaga akcji Biegam Dobrze. No, nie spodziewałam się, ale bardzo mocno za to trzymam kciuki. Kamil, a czy takie twoje działania wymagają dużo wysiłku? Nie, to raczej nie jest skomplikowane. No, stworzenie jakiegoś opisu, który mam tam, to zajęło 5-10 minut powiedzmy. Wrzucenie zdjęć, no to zdjęcia można sobie pobrać gdzieś tam ze swojej galerii z Facebooka i przerzucić, więc jakby to nie jest czasochłonne. No, nie jest to czasochłonne i nie wymaga opieki, więc jakby strona, którą stworzyłem jest i nie wymaga czasu, więc jakby no, nie mam jakiegoś poświęcenia czasu, żeby to było i żeby robić dobro, tak? Ok,
Okej, to podsumujmy w takim razie. Biegniesz po raz pierwszy. Akcja Biegam Dobrze jest dla ciebie dodatkowym motywatorem do tego, żeby przebiec, żeby faktycznie to zrobić i żeby na samym końcu doświadczyć tych niesamowitych endorfin, tak? Biegnę po raz pierwszy po takiej przerwie, bo w zasadzie ja już półmaraton zrobiłem kiedyś, ale to było kilka lat temu i w zasadzie bieganie odłożyłem na półkę, więc jakby to jest dla mnie tak. Można powiedzieć, że pierwszy raz po tym, w tym nowym ja, że tak powiem. Kamil, a dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do akcji Biegam Dobrze? Przecież mogłeś pobiec tak w normalny sposób, bez dodatkowego wysiłku. W normalny sposób zawsze można pobiec, a jeżeli możemy też przy okazji pomóc, a ja lubię pomagać, to bardzo chętnie korzystam z tego. To jest bezpłatne, to jest darmowa pomoc, która może przyczynić się do uzdrowienia w moim przypadku dzieciaków. No i właśnie dzięki tej akcji Biegam Dobrze, mam większą motywację, bo myślę, że bez tej ścieżki charytatywnej myślę, że ciężko byłoby mi wstać sprzed komputera czy z kanapy i przysłowiowego telewizora i pobiec, a tutaj no, jest to największa motywacja, jaka może być. W szczególności, gdy moi znajomi nie są biegający i no, tutaj nie mam od nich wsparcia. Super. To ja trzymam w takim razie bardzo mocno kciuki za to, żebyśmy zobaczyli się na mecie. Na pewno się zobaczymy. Gorąco Was zachęcam do tego, żebyście wybrali charytatywną ścieżkę zapisu podczas 18. Nationale Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego. Możecie wybrać jedną z 11 fundacji. Jest to Fundacja Avalon, PACH, Rock'n'Roll, Synapsis, Amnesty, Dajemy Dzieciom Siłę, Na Ratunek, Spartanie Dzieciom, Wcześniak, DKMS oraz Twarze Depresji. Pamiętaj, że to Ty wybierasz fundację, która jest bliska Twojemu sercu. Możesz wybrać jedną z 11. A Jan postanowił wybrać Fundację Avalon. Dzień dobry, poznajcie, to jest Jan. Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Jan wybrał Fundację Avalon, którą będzie wspierał w ramach akcji Biegam Dobrze i jest to debiut tej fundacji właśnie w ramach akcji Biegam Dobrze, aczkolwiek sama Fundacja Avalon współpracuje z Fundacją Maraton Warszawski już od dłuższego czasu, dbając o to, żeby wszystkie imprezy były dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Janie, dlaczego akurat ta fundacja dla ciebie jest istotna? Wiesz co, to zaczęło się od tego, że chyba na końcówce roku widziałem w telewizji kampanię społeczną Teraz mnie widzisz. Po pierwsze, sama kampania zrobiła na mnie wrażenie, po drugie, chyba to co najważniejsze, skłoniła mnie też do refleksji, jak ja się zachowuję względem takich osób. A sam wybór fundacji już w ścieżce zapisów, no na początku chciałem zapisać się normalnie, tak jak zawsze, czyli po prostu opłacić pakiet, ale pojawiło się okienko, a może skorzystasz z Biegam Dobrze ze ścieżki charytatywnej. Mówię, no cóż, miałem w 24 roku robić rzeczy trochę inaczej niż zawsze. Mówię, no, spróbuję. Więc poczytałem najpierw, jak ta akcja wygląda, jak to wszystko działa, co muszę zrobić. No a potem wybór fundacji już był prosty, bo pamiętałem kampanię, skojarzyłem nazwy, zobaczyłem, co ta fundacja robi na co dzień. Zastanawiałem się, jak rozpromować tą moją akcję wśród znajomych, żeby to nie było tylko, że słuchajcie, chcę wystartować w biegu, ale pomóżcie mi też zebrać pieniądze na fundację. Więc ci, co mnie znają, wiedzą, że na imprezy jestem ostatni, a do tańczenia to w ogóle nie wchodzę, więc stwierdziłem, okay, że może zmotywuję ich ten kankan na koniec, jak uda mi się uzbierać odpowiednią kwotę. Jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, więc mam nadzieję, że to się wydarzy i po tym wycieńczającym biegu będę miał okazję zatańczyć jeszcze kankana na scenie. Mówisz w taki sposób, że normalnie aż będę czekać na mecie i będę czekała, aż padniesz i zaczniesz tańczyć. No zobaczymy, jeszcze muzykę muszę zapewnić jakąś, ale to luz, muszę pogadać ja z wami, organizatorami. Na pewno to wszystko załatwimy tak, żeby było ci dobrze i żebyś mógł tego kankana zatańczyć. 3000 zł to już tak naprawdę niewiele ci zostało do tego, żeby tą zbiórkę zamknąć, aczkolwiek życzę ci osobiście, żeby ona była kilkakrotnie jeszcze wyższa niż te 3000. No, będę do tego dążył, więc na pewno ta zbiórka się nie skończy na tych 3000 zł. Ale patrząc na same wpłaty i na to, to jest chyba największe zaskoczenie przy tej całej akcji, bo spodziewałem się, że ludzie raczej będą wpłacać, wiesz, mniejsze kwoty, typu 30, 50 zł, a tu pojawia się i 500, 200, 250, więc no to jest fajne i takie bardzo pozytywne zaskoczenie. Fantastycznie, cieszę się, że dostajesz tyle nie tylko i wyłącznie pieniędzy, ale pozytywnej energii od swoich bliskich i swoich znajomych, a to tylko i wyłącznie oznacza, że po pierwsze otaczasz się dobrymi ludźmi, a po drugie, że musisz naprawdę wyjątkowo tańczyć, skoro oni chcą zapłacić za to, żebyś zatańczył, naprawdę.
To się okaże. Janie, bardzo Ci dziękuję w takim razie za tą rozmowę. Bardzo mocno trzymam kciuki zarówno za Twoją zbiórkę, ale przede wszystkim dziękuję Ci za to, że wspierasz Fundację Avalon, bo jak sam powiedziałeś, jest to bardzo ważne, a przy odrobinie wsparcia i odrobinie finansów jesteśmy w stanie bardzo mocno ułatwić życie ludziom z niepełnosprawnościami. Dziękuję. Dzięki bardzo. I zachęcam wszystkich do wybrania tej ścieżki charytatywnej, bo sam nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, jak się zapiszę, jak to zadziała na mnie samego i to naprawdę daje dużego kopa, dużą przyjemność, bo pierwszy raz to, co zawsze robimy dla siebie, ten bieg ma jakiś większy sens. Pięknie to ująłeś. Dzięki wielkie. No i takich telefonów to mogłabym wykonać 11 tysięcy, bo właśnie tyle osób pobiegło z pomarańczowymi numerami startowymi w ramach akcji Biegam Dobrze, oddając swój cel biegowy oraz wysiłek wielki oraz przede wszystkim dedykowali swój start jednej z wybranej fundacji. A przypominam, tych fundacji jest 11. Mam nadzieję, że czujecie się zachęceni do tego, żeby wziąć udział w akcji Biegam Dobrze. Fajnie byłoby również, gdybyście w komentarzach napisali hashtag Biegam Dobrze i opisali swoje historie biegowe. No bo w końcu, w słusznej sprawie, biegniecie lżej. Biegam Dobrze. Projekt Fundacji Maraton Warszawski wspiera Nationale Nederlanden.